Poniedziałkowym kontrwywiadzie lider Nowoczesnej, Ryszard Petru, dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan gotów zadrzeć z episkopatem i powiedzieć nie zaostrzeniu prawa aborcyjnego? To nie chodzi, z kim będę zazierał, tylko uważam, że ta propozycja, która padła ostatnio, jest niehumanitarna, nieludzka. Zauważmy, że tak naprawdę mówimy o sytuacji, w której jeżeli kobieta może narażona być na utratę życia w wyniku tego, że ma urodzić, to w tym momencie nie może przeprowadzić aborcji. Czyli niehumanitarna i nieludzka z punktu widzenia kobiety, czy z punktu widzenia tego nienarodzonego dziecka? Ludzi. Dwa, jeżeli dziecko jest... pochodzi z gwałtu, też nie można dokonać aborcji. Co więcej, wyobraźmy sobie sytuację taką, że jakaś kobieta poroni i wtedy rozumiem, że prokurator będzie ją ścigał i będzie jeszcze dodawał stresu. Ja tego w ogóle nie rozumiem, po co ten temat jest teraz wchodzi. Ustawa obecna nie jest doskonała. No zawsze wchodził, nie, panie przewodniczący. Zawsze było tak, że były środowiska antyaborcyjne, które chciały zaostrzenia prawa i bezwzględnego zakazu aborcji. Po raz pierwszy wydaje się, że jest większość parlamentarna, która może to przyjąć. A dotychczas, i dlatego temat wrócił. I dotychczas tego nie było. Totalny zakaz aborcji jest niehumanitarny, nieludzki. Będzie, po pierwsze stworzy też podziemie aborcyjne. Pamiętajmy o tym, że osoby bogate wyjadą za granicę i tej aborcji dokonają, a biedne będą niestety robiły to w podziemiu aborcyjnym z ryzykiem utraty życia. I tak mam wrażenie, że ten temat tak jest po to, żeby przykryć to, co się rządowi nie udaje. To jest zasłona dymna, ale... To chyba nie ma pan racji, bo z punktu widzenia strategii czy taktyki politycznej dzisiaj rządowi ten temat się zupełnie nie opłaca. No to po co to robią? Nie robią tego rządzący, tylko to robią organizacje antyaborcyjne. No i, ale rządzący... Prolifeowskie, jak je nazwiemy. No dobra, tak je przepraszam, nazwiemy. Ale gdyby to były tylko organizacje... I robi to episkopat, który pisze, zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, osób wierzących i niewierzących, aby podjęli działania mające na celu pełną prawną ochronę życia nienarodzonych. No to generalnie, jeżeli to nie jest na rękę PiS-owi, to powinno ogłosić, że nie będzie to na agendzie ani Sejmu, ani rządu i temat jest zamknięty. Tak długo, jak nie jest zamknięty, wszyscy mamy obawę, że ten temat może rzeczywiście znaleźć się na posiedzeniu Sejmu, a Sejm czy jako PiS będzie skłonny przyjąć tą aborcję w takiej formie, tak niehumanitarnej i tak uderzającej może być w życie kobiety, że to jest po prostu nie do przyjęcia. Tylko co mają politycy, którzy są zarazem osobami wierzącymi, robić z apelami, na dzisiejszym kompromisie nie można poprzestać. No proszę pana, ale moment, no jeżeli to jest kwestia sumienia, tak, a teraz mówimy o prawie. Tak, jest proste obowiązujące prawo. Czym innym jest to, czy dana osoba będzie skłonna dokonać aborcji, a czy innym, czy będziemy to za to penalizować w taki sposób. Jeszcze raz podkreślam. Krótko mówiąc, Nowoczesna nie przyłoży ręki do zaostrzenia prawa. Będziemy robić wszystko, żeby to się nie wydarzyło. Ale pan by raczej liberalizował tą ustawę? Utrzymywał kompromis na obecnym poziomie? Nie lubię akurat tego słowa kompromis w tym przypadku. Niemniej wolę, żeby można było się skupić na innych ważnych tematach w Polsce i tego nie zaczynać. Przypomnę też o tym, że jest większość rządowa, która moim zdaniem tą ustawę może prowadzić i prawdopodobnie, jeżeli tylko się pojawi to w parlamencie, zostanie ten zakaz przyjęty przez PiS. Ale gdyby któregoś dnia zależało to od Ryszarda Petru i od Nowoczesnej, pan by liberalizował ustawę, czy zaostrzał? Czy pozostawiał taką, jaką jest? Zająłbym się innymi tematami, które są ważne dla Polski. Ale nie, poważnie mówię. To jest wygodna ucieczka nie od pytania. Nie zajmowałbym się tym tematem. Mogę panu powiedzieć, zostawiłbym tę ustawę taka, jaka czy jest. Zajmowałbym się innymi tematami. Jest cała masa ważniejszych tematów dla Polaków, od edukacji poprzez pracę i wyższe wynagrodzenia. Przyzna pan, panie przewodniczący, że trochę dał się ograć prezesowi? Nie, proszę pana, naiwni są ci, którzy sądzą, że totalną opozycją są w stanie przekonać tych, którzy wątpią w PiS-ie, do tego, żeby zagłosowali inaczej. Totalna opozycja nie zdaje egzaminu, bo zauważmy, że mamy już osoby, które są... Do tej pory zdawał mi się pan raczej totalną opozycją. No przepraszam bardzo, nigdy nie byłem... Panie redaktorze, nie mówił pan tego tak twardo, jak Grzegorz Schetyna. Zawsze mówiłem, że nie będziemy, od początku, kiedy jesteśmy w parlamencie, powiedzieliśmy, że my chcemy być opozycją konstruktywną i nigdy nie spadło z mojej strony słowo totalna i zawsze podkreślałem, że będę szukał rozwiązań, które mogę poprzeć w rządzie Beaty Szydło. Dotychczas takich nie było, ale otwarty na to. Naiwni są ci, którzy uważają, że mówienie, że jesteśmy totalną opozycją, na nie się nie zgadzamy, przekona tych, którzy w PiS-ie wątpią. Jest grupa osób, która ma wątpliwości, włącznie z posłami Prawa i Sprawiedliwości. I to do nich trzeba kierować ten apel, że to nie jest tylko tak, że niby Jarosław Kaczyński tylko szuka porozumienia, bo on wyszedł z takim przekazem, jak baranek. No, że my tu szukamy porozumienia, a patrzcie, ta straszna opozycja w ogóle nie chce z nami rozmawiać. No i dla wielu pan wyszedł jak drugi baranek, który powiedział dokładnie to samo, sprawdzam. Widzę światełko w tunelu. Powiedziałem, że sprawdzam. Ale wie tak, pan, że ale pan powiedziałem, mówi, że sprawdzam. Jak pan dokładnie odczyta całą moją konferencję, ja powiedziałem, że przedstawiłem naszą ofertę kompromisową, czyli publikacja wyroku Trybunału i... Uwaga, 27 kwietnia musi być prowadzony do składu Trybunału jeden z sędziów, których spis niezgodnie z prawem powoła w grudniu. I to jest moja oferta do Jarosława Kaczyńskiego, którą tę ofertę przedstawiłem zarówno na spotkaniu, jak i wcześniej. Jeżeli
ze strony Jarosława Kaczyńskiego będzie sygnał, patrzcie, ja chcę rozmawiać, to nie można, czy ja chcę szukać kompromisu, to nie można dać sygnału ludziom, którzy wątpią, czy my mamy dobre intencje, w to, że jesteśmy totalną opozycją. Totalna opozycja nie doprowadzi do przejęcia władzy po Jarosławie Kaczyńskim. My potrzebujemy 6-7 posłów PiSu, którzy zmienią zdanie i będzie, już nie będzie większości parlamentarnej. To jest bardzo proste. Tyle, że dla wielu, którzy święcie wierzyli w to, że pan jest takim, taką twardą opozycją w stylu KOD-u, czy idzie pan ręka w rękę z KOD-em, a idzie pan, a niektórzy twierdzą nawet, że pan KOD organizuje. Widok Ryszarda Petru, który wychodzi z uśmiechem i mówi tak, prezes chce kompromisu, widzę światełko w tunelu, no to nie był... Wiemy, grom z jasnego nieba. No nie wiem, ja patrzyłem na dokładnie to, co powiedziałem i powiedziałem coś innego, że przedstawiłem, cytuję, ale... przedstawiłem naszą propozycję rozwiązania kryzysu wokół TK w dłuższym okresie czasu. Tu Ryszard Petru czyta z tableta. Tak, to co powiedziałem a wcześniej. A o światełku w tunelu pan przeczyta, co pan powiedział? Tak, widzę światełko, jest światełko w tunelu, ważne jest to, byśmy wspólnie rozwiązali tą sytuację. Co więcej, zgłosiłem się... Ale światełko w tunelu miał pan przeczytać. Jeszcze raz mówię panu. Że widzę, że ważne jest to, że jest światełko w tunelu i ważne jest to, aby wspólnie rozwiązać tą sytuację. No i to światełko w tunelu spłynęło na wszystkich jak grom, znaczy na wszystkich kodowców. Rozumiem. Teraz trzeba całą wypowiedź. Rozczarował ich pan mocno. No, mam nadzieję, że kodowców nie rozczarowałem. Mówią, tak... Petru zawiódł. Dał się zwieść. Nie, uwierzył pan... prezesowi. Poszedł na układ. Mogę to akurat... Słyszę od tych komentatorów, którzy promowali partię Razem, dzięki czemu PiS ma większość. Tak a propos. Czyli ci komentatorzy, którzy... Nie, spojrzy na fora KOD-u facebookowe. Dobrze, ale miałem przyjemność być na Marszu KOD-u we Wrocławiu wczoraj i miałem trochę inne odczucia. Z otwartymi ramionami przyjmowali? Bardzo sympatycznie było, powiem szczerze. Otwarte ramiono to mało powiedziane. Aha, więcej mało powiedziane. Było więcej uścisków niż by się wydawało. Chcę powiedzieć jedną rzecz. Że oprócz tego, że stawiamy sprawy jasno, musi być publikacja wyroku Trybunału i wszelkie porozumienia mogą być w ramach Konstytucji, to jednocześnie pamiętajmy o tym, że ludzie oczekują rozwiązania problemu. Rozwiązanie problemu nie jest gadanie o tym, że się nigdzie nie widzi światła. Wie pan co? Ja staram się zawsze mieć dużo światła w pomieszczeniach, wieczorem mocno światło włączam, a znam takich, którzy siedzą w ciemnych i nie dostrzegają nigdy światełka. A po co pan włącza to światło wieczorami? Żeby było jasno. Żeby było jasno, żeby było optymistycznie, żeby wierzyć w dobrą zmianę naprawdę. Czy nie jest tak, że pan po prostu przeprowadził prostą kalkulację, że Polacy generalnie oczekują od polityków kompromisu, tak, zgody, oczekują. Porozumienia? Tak, oczekują. I pan uznał, że w tej sytuacji pan musi Polakom dać to, czego oczekują. Znaczy pańska oferta to jest odpowiedź na oczekiwania. Uważam, że Polacy oczekują rozwiązania problemu. Oczekują od nas nie tylko czyli tego... Czyli taktyka, a nie wiara. Strategia, nie taktyka. Polacy oczekują od nas rozwiązania tego problemu. Mamy raz przypomnę, my nie mamy większości parlamentarnej. Jesteśmy w opozycji. Delikatnie powiedziawszy. Tak. Nowoczesna ma 209 posłów. Musimy poszukiwać porozumienia w ramach prawa i konstytucji zdrukowanie wyroku. I teraz jeżeli chodzi o czas. Czasu jest mało, do 27. Jeżeli do 27 okaże się, że Jarosław Kaczyński będzie jednak brnął dalej, zgłaszając ostatecznie tego innego kandydata niż ta trójka, to świadczy o tym, że on zrywa jakiekolwiek sygnały dotyczących... rozmów pan nie siądzie bez publikacji werdyktu Trybunału? Po 27 takie rozmowy już nie mają sensu, bo to znaczy, że oni brną dalej, oszukują. Ja chcę powiedzieć, sprawdzam i pokazać tym z Prawa i Sprawiedliwości, którzy wierzą cały czas w dobrą zmianę, ale mają wątpliwości, że my też możemy rozmawiać, szukać kompromisu i chcę pokazać, że jeżeli ten, kto zrywa, to jest Jarosław Kaczyński, a nie ja. To ostatnie pytanie. Kogo z rozłamującej Platformy pan jest gotów przyjąć do Nowoczesnej? To zależy, jak bardzo się rozłamie Platforma. Czym innym jest, kiedy... Ale kogoś pan jest w stanie. Ale mogę, to zależy, jak bardzo się rozpada Platforma. Jeżeli to mamy już kolejne województwa, gdzie są wyrzynani członkowie, którzy byli niegrzeczni, no to wygląda na to, że gdyby doszło do zupełnego rozpadu Platformy, to będę musiał się pochylić nad tym tematem. A na razie mówimy o kompletnym rozpadzie, Planuję. Że przychodzi do pana kilku posłów to i mówi, drogi Ryszardzie, przyjmij nas. No na razie nie planuję i chcę powiedzieć, że nie było rozmów aż tak daleko posuniętych. Ale jakieś były. Proszę pana, ale rozmawia się z ludźmi w różnych miejscach, od korytarza poprzez pociąg i te rozmowy nie oznaczają wcale, że ktoś przechodzi. Nie było rozmowy... Ryszardzie, przyjmij mnie, bo nie mam siły być dalej w Platformie, czy przyjmij mnie jutro. Nie było takiej rozmowy. I w związku z tym na razie nie planuję. Przypomnę, Nowoczesna powstała w kontrze do Platformy i mamy inny program gospodarczy zupełnie niż Platforma. Ryszard Petru, dziękuję bardzo. Dziękuję.